postać ma ogromną, wąsa sumiastego. Nikt by się nie ważył nazwać go lepiego. Z uśmiechem na ustach, po kambuzie lata, jest dla chłopców zwieczna jak mama, jak tata. Nie skąpi napitku i nie skąpi jadła, przybyło każdemu pod gaciami sadła. Wszystkie spodnie ciasne i co powie żona, gdy na keje w Gdyni wyjdę w kalesonach. Lecz jego charakter ma też inne strony, zwłaszcza kiedy w Rio znajdzie się bez żony. Lgną do niego panny jak do miodu pszczoły, a on nieprzystępny, chociaż wciąż wesoły. Tu w zadek uszczypnie, tu zerknie pod stanik, tu kupi kwiatuszka jakiejś ślicznej pani. Lecz nie myślcie, aby ten chytrusek stary miał do którejś z kobiet konkretne zamiary. Tak jak orzeł latać uczy swe pisklęta, tak on bajkoka uczył rozpieszczać dziewczęta. Sypał mu jak winem z niejednego dzbana przykłady, jak sadzać panny na kolana, jak w oczka zaglądać, jak zerknąć pod bluzkę, jak ciapnąć ostrogą taką młodą kózkę. Pomagał mu stewart, też fachman w ocenie, tak razem uczyli młode pokolenie. Dziś znamy wyniki z tego nauczania. Bajkok jest docentem od sztuki kochania. Choćby go w miłości nawet czort opętał, to zawsze należność wypłaci docenta. Już mu jest niestraszny żaden sprawy wątek, wie gdzie leży koniec i stoi początek. Choćby go ściskały, nie wiem jakie panie, to zawsze do kambuza wróci przed śniadaniem. Nocko święto jańska, Jaśka świętowanie, dziś wszystkie chłopaki oraz z Rio panie. Życzą ci radości, zdrowia jak u słonia, i byś 1000 dolców znalazł w kalesonach. Wiwat solenizant, książę Lucullusa, spodnie na nim krótkie i kurteczka kusa. Polej poloneza, niech chłopcy popiją, zaraz się przypomną panieneczki z Rio. Polej poloneza, niech chłopcy popiją, zaraz się przypomną panieneczki. Panieneczki z Rio.